Andrzeju, bardzo się cieszę, że mogę się znowu z panem spotkać. To już jest nasze, które? Czwarte spotkanie, tak? Chyba, że czwarte. Ile pan ma lat? 28. 28. Od mojego syna w Polsce jest Macieja. Jest pan grubo młodszy, bo on ma 53 lata. Taki jak na synka, to już jest całkiem niezły wiek. A czy pan ma wnuków, czy synów ma pan, profesor Maciej? Synów ma, on ma trzech synów. Trzech synów. Jeden jest żonaty i spodziewa się. Bo ja właśnie mówię, czy to... jeszcze się nie urodził. Bo to już... to był późny start polityczny u pańskiego syna. Także trzeba już szukać... Już można myśleć o prawnukach. Trzeba już może wnukowi przekazywać. W Norwegii jest problem w rodzinie królewskiej. Jest ciągle żywotny jeszcze król. Syn już jest starszy. Tak. Także już kto wie, czy wprost wnuk nie przejmie spuściwny. Panie Andrzeju, korzystając z możliwości, chciałbym zadać panu parę pytań. Słucham. Byłoby bardzo pożyteczne dla środowisk narodowych, które tam w kraju obecnie się odradzają. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to kogo możemy dzisiaj uważać za narodowca, a kogo nie? Chodzi mi tutaj o to, jak różne grupy, które w kraju powstają, które z tych grup rzeczywiście mogą się uznać, że są narodowe, a które nie? No więc ja uważam, że tylko się jednym pytaniem nie załatwi. Trzeba mieć kilka. Trzeba odpowiedzieć pozytywnie na kilka pytań. Więc jaki jest pogląd na Dmowskiego i odbudowanie Polski? Jaki jest pogląd na Żydów? Nie należy być przesadnym w tym, ale jednak trzeba rozumieć wagę sprawy żydowskiej. Teraz jest kwestia Niemców. Niebezpieczeństwa niemieckiego. Czy większe jest niebezpieczeństwo niemieckie, czy większe rosyjskie? To jednak narodowy punkt widzenia jest ten, że niebezpieczeństwo niemieckie jest większe. I to właściwie to są główne rzeczy, no ale obok tego trzeba także być człowiekiem wierzącym w Boga, niekoniecznie katolikiem, można być także luteraninem, są tacy, prawda, na Śląsku Cieszyńskim czy na Mazurach, których można uznać za narodowców, mimo że nie są katolikami, są chrześcijanami, ale nie katolikami, ale trzeba być chrześcijaninem. Już Żyd raczej taki pozostaje, że nie Żyd w sensie rasowym, tylko Żyd w sensie wyznaniowym, to już narodowcem być nie może. A jeśli chodzi o zagadnienie ustroju wewnętrznego, chodzi mi o ustrój polityczny, jak i gospodarczy. Czy... Mnie się zdaje, że tutaj trzeba uznawać swobodę. Trzeba uznać, że wolno mieć narodowcowi, jakie poglądy chcemy. Nie jesteśmy kierunkiem. No oczywiście, że kierunek marksowski, to znaczy ta własność kolektywna, to jest rzecz, która się sprzeciwia narodowym poglądom. Ale to, jeżeli się nie idzie tak daleko, to można mieć przypuszczalnie różne poglądy. I ja myślę, że tak samo w kwestii ustroju państwa. Narodowiec, ja myślę, może być republikaninem, może być monarchistą. Teraz, co tam jeszcze, może być zwolennikiem prywatnej własności na roli. I chociaż tu już raczej prywatna własność na roli, to narodowiec zawsze powinien to mieć. Wszelkie formy własności kolektywnej są sprzeczne z narodowym poglądem. Więc ja bym tyle powiedział. A myślę, że pod wpływem Dmowskiego troszkę te sprawy wewnętrzne są trochę, uważam, niedoceniane. Pan szczególnie wniósł duży wkład w spopularyzowanie dorobku Konecznego. Czy powiedzmy sobie poglądy Konecznego, szczególnie chodzi mi tutaj o to przeciwstawienie się dwóch państw, a więc państwa biurokratycznego państwu obywatelskiemu. Czy powiedzmy sobie to typ państwa obywatelskiego, a więc państwa na przykład z bardzo dużymi uprawnieniami różnych lokalnych samorządów. Nie chodzi mi tutaj o pewne to, co obecnie Lewica propaguje, samorząd pracowników, ale o samorząd gminy, o samorząd miasta, a nawet o samorząd województwa. Czy ten ustrój obywatelski, czy to możemy również uważać jako taki jeden z wyznaczników? Więc ja bym był tolerancyjny wobec ludzi mających inne poglądy w tej dziedzinie. Ostatecznie obóz narodowy to jest przede wszystkim obóz polityczny, który myśli o tym,
jak politycznie kraj ma wyglądać. I wobec tego kwestie ustrojowe są już niekoniecznie absolutnie wiążące jako, jako sposób myślenia narodowego, ale jednak przewaga jest właśnie za tą własnością prywatną i za tym systemem właśnie samorządu jednostek czy samorządu pewnych większych całości. Jak pan myśli, jakie cele powinien dzisiaj postawić sobie ten odradzający się ruch narodowy? Czy uważa pan, że nadszedł czas, kiedy obóz narodowy powinien już próbować się sformalizować i powinien wystąpić w sposób bardziej zaangażowany, włączyć się w sprawy walki politycznej w kraju, czy powiedzmy sobie ciągle jeszcze jest sytuacja trudna, że należy jedynie pozostawać przy pracy formacyjnej? Więc ja raczej jestem za tym drugim punktem widzenia, że może jeszcze nie jest czas na to, żeby występować do walki o władzę czy coś takiego, bo do tego nie ma po prostu warunków, żeby to dokonać. Więc trzeba raczej myśleć o stworzeniu silnego obozu narodowego, to znaczy o zwycięstwo w opinii publicznej i także wychowanie pewnych mniejszych środowisk, ale już czysto wychowanych w duchu narodowym, znających historię Polski pod kątem widzenia narodowym, mających prawidłowy pogląd na kwestie własności, kwestie rolnictwa i tak dalej. Ale na przykład są kwestie, które są dyskusyjne. No powiedzmy kwestia ziemiaństwa. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby w pewnej formie ziemiaństwo się odrodziło. To w artykule jednym w opoce to napisałem. Ale nie odmawiam prawa do nazywania się narodowcami tym, co mają inny pogląd. Nasze środowisko w Norwegii i koło Stronnictwa Narodowego wychodzi z takim poglądem, że dzisiaj zasadniczym programem obozu narodowego powinna być głoszenie konieczności zmiany ustroju. Uważamy, podobnie jak to zawarł Piotr Wierzbicki w swojej książce Myśli staroświeckiego Polaka, że zagadnienie polskie jest dzisiaj bardziej zagadnieniem wewnętrznym, a więc w przeciwieństwie do 18 roku, kiedy... To było przede wszystkim zagadnienie polityki zagranicznej, to dzisiaj jest to przede wszystkim problem wewnętrzny i na przykład nie czynniki zewnętrzne i uzależnienie się od zewnątrz jest głównym problemem, ale głównym problemem Polski jest balast, bym powiedział, sztucznej elity, jaka w Polsce została wyłoniona. Chodzi mi o to panowanie lewicy laickiej, obozu, który został wyłoniony jak gdyby przez siły zewnętrzne i który dzisiaj udaje, że jest prawdziwą polską elitą. I raz, że powiedzmy sobie, ta prawdziwa elita, a więc obóz narodowy jeszcze się powiedzmy sobie nie odrodziła, a dwa, że to miejsce jest zajęte przez elitę inną. Tak, elitę inną i naród sobie tego do końca nie uświadamia, że to jest ciało obce. I uważamy, że ta elita lewicowa stara się podtrzymać, jak gdyby utrzymać w Polsce system własności kolektywnej, który hamuje rozwój gospodarczy. A jeżeli już na przykład mówi się o urynkowieniu, to raczej zauważamy, że chętniej wprowadza się kapitał obcy, tak, aniżeli swój. Więc, polską. Tak. Jako przykład problemu w województwie toruńskim, tam skąd Piotr Rydel pochodzi, był tartak państwowy, który państwo już nie chciało posiadać. Tak. I co się okazało, że był w okolicach pewien jakiś zamożniejszy rolnik, czy ktoś w tym stylu, który chciał to kupić. Mało tego, który koniecznie chciał mieć tartak i przystąpił do budowy własnego tartaku, ale ponieważ gdy się dowiedział, że państwo chce sprzedać, więc chciał go kupić. Więc państwo sprzedało ten tartak Szwedom, natomiast nie chciało sprzedać Polakowi, który musi od nowa budować nowy tartak. Więc to jest przykład tej fałszywej gospodarki. Tak, tej fałszywej reprywatyzacji. Tak. Więc my uważamy... Reprywatyzacji, która prowadzi do wyrośnięcia w Polsce klasy ludzi zamożnych, nie Polaków. Tak, więc naszym hasłem byłoby na dzisiaj uwłaszczenie narodu. Tak. A więc nie przekazanie własności tej państwowej kapitałowi obcemu, Tylko Polakom. Tylko przekazanie Polakom i uważamy, że należy przynajmniej głosić, że tę własność kolektywną trzeba jak najszybciej przekazać w ręce polskie i w prywatnych ludzi, ponieważ ta forma gospodarowania jest... Ja się całkowicie zgadzam. Kolejne pytanie. W środowiskach, które nawiązują do obozu narodowego, które podpisują się pod dorobkiem Dmowskiego,
które zarazem nawiązują do Pana. Jest mocno akcentowane zagadnienie wpływów żydowsko-masońskich w świecie. Pan mieszkający w kraju, w którym masoneria posiada ogromne wpływy, z pewnością mógł powiedzieć tym młodym narodowcom w kraju, jak w praktyce wygląda to, bo ponieważ oni, mieszkając w Polsce, uważam, nie bardzo mogą prawidłowo ocenić rozmiar i siłę tych sił. No więc ja uważam, że siła tych sił jest ogromna, ale tym niemniej nie jest wszechwładna i można działać i istnieć i żyć, będąc jej przeciwnikiem, i to wcale nie jest się koniecznie narażonym na to, że będzie się zamordowanym, otrutym czy coś takiego, tak jak to sobie niektórzy ludzie wyobrażają. Może tego rodzaju rzeczy się zdarzają. No i ta loża P2 włoska, gdzie znaleziono człowieka z tej loży na moście Blackfriars pod spodem wiszącego, świadczy o tym, że to się zdarzy, że jakieś te siły potrafią się na kimś zemścić albo też przeszkodzić mu w działaniu, czy zamknąć mu usta, czy coś przez morderstwo, że to się zdarza, ale to są rzeczy zupełnie wyjątkowe. Normalnie można działać przeciwko tym siłom i całe życie żyć i jednak dać sobie radę jakoś. Ja mam wrażenie, że przyczyną nieporozumienia jest porównanie metod, przypisanie masonerii na Zachodzie podobnych metod, jakie posiada na przykład aparat bezpieczeństwa w obozie komunistycznym, szczególnie porównanie z tym okresem stalinowskim, gdzie jeżeli jest jakaś organizacja, która rzeczywiście obsadza stanowiska, że to się wiąże z jakimś prawie terrorem. Natomiast z moich odczuć wynika, że system masoński to jest raczej system kupowania człowieka, że jeżeli ktoś nie chce współpracować z tym obozem, to on będzie miał trudniej, będzie mógł liczyć tylko wyłącznie na swoją pracę i nie uzyska pewnych ułatwień, na przykład, że nie dostanie szybciej stanowiska, czy jeżeli założy firmę, to trudniej mu będzie o pewne klientele. Natomiast to nie jest tak, że właśnie, że rzadki jest przypadek jakiegoś karania, czy... Tak, że to są zupełnie wyjątkowe rzeczy, aczkolwiek zdarzają się. Ja słyszałem, że tuż po wojnie te siły, które ogólnie możemy nazwać masońskimi, miały również dla Pana jakąś propozycję jakiegoś stanowiska w Ameryce. No więc mnie Bielecki powiedział, że jadę do Ameryki i będę się pytać, jakie możliwości są zatrudnienia dla polskich narodowców w Radiu Wolnej Europy czy coś takiego. No i będę o Panu pamiętał, więc ja mu na to odpowiedziałem, że nie reflektuję, niech pan mnie wykreśli z tego rodzaju projektu. Ja w służbę amerykańską nie pójdę. I zdaje się, że to on urządził Wasiutyńskiego, że to był dla niego wybitną posadę w Radiu Wolnej Europy. Tak. Więc to może jest przesadne twierdzenie, że ja miałem możliwości, wyrzekłem się to tylko. To leciutko jest w tym jądro prawdy, ale ono jest, ale nie można tego przesadzać. Zetknąłem się z poglądem, że ruch, ogólnie nazywamy masonerią, posiada dzisiaj jeszcze jakieś wtyczki w obozie narodowym. Czy Pan myśli, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia dzisiaj z wpływem czysto personalnym, czy to jest raczej takie naleciałości ideowe? Więc to trudne jest na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nic konkretnego się nie wie, ale można się tylko domyślać, że tutaj niektórzy ludzie mogą być właśnie wtyczkami, ale to trzeba by udowodnić, trzeba mieć pewność. O niektórych ludziach sądzę, że można mówić, że to jest prawdopodobnie wtyczka. Kultura paryska w jednym z ostatnich numerów określiła Pana jako faszystę. Jeden z moich kolegów, Władysław Gauza, napisał taką większą pracę, w której właściwie udowadnia, że faszystowskim możemy nazwać raczej system władzy w Polsce po wojnie, albo również całą w ogóle tę formację lewicową. Więc uważamy, że jest fałszem przypisywanie orientacji narodowo-socjalistycznej czy faszystowskiej do prawicy. Że to jest raczej ten nurt socjalistyczny. Lewicowy, tak, socjalistyczny. Że to są nurty socjalistyczne i to jest
i że powiedzmy sobie jednym z takich najbardziej bezczelnych fałszów, jakie oni wprowadzili do publicystyki, to jest przypisanie faszyzmu czy obozowi narodowemu, czy w ogóle prawicy. Całkowicie się zgadzam z pana poglądem. Faszyzm jest czymś zupełnie niepodobnym do obozu narodowego. To jest odgałęzienie socjalizmu. To w pewien sposób zreformowany socjalizm. Jak pan ocenia przemiany w Rosji, politykę Gorbaczowa w szczególności, czy to odradzanie religii? Czy pan myśli, że to są te przemiany, które mogą przynieść wielką zmianę? Więc to jest kwestia przewidywania, kwestia prorokowania przyszłości. Ja na przykład nie podejmuję się być prorokiem, co będzie. Czy Gorbaczow się utrzyma, czy Gorbaczowa obalą, tak jak obalili Chruszczowa, który przecież także olbrzymie reformy przeprowadzał. To był ateista, to był internacjonalista, ale on jednak chciał wiele rzeczy w Rosji zmienić w kierunku pomyślnym. Jego wystąpienie przeciwko Stalinowi, jego otwieranie obozy rozpuścił. Obozy znikły pod Chruszczowem. No i także jego dobre stosunki z Zachodem. Przecież on jeździł do Ameryki, do Anglii, do wielu krajów. Jednak przyszedł moment, że on został obalony, że znalazły się siły, które go obaliły. Otóż nie można być pewnym, że tak samo Gorbaczow nie będzie obalony. Poza tym, kto to naprawdę jest? Ja nie wiem. Ja dotąd sobie nie urobiłem poglądu na niego. Czy to jest komunista, bolszewik, który chce o tyle naprawić porządek bolszewicki w Rosji, ażeby on przetrwał. Jest wyraźne dzisiaj załamanie komunizmu, jest widać z tego, że komunizm jest eksperymentem nieudanym. Otóż czy to jest człowiek, który chce naprawić komunizm i uczynić go czymś właśnie bardziej żywotnym, bardziej zdatnym do życia, czy też on chce obalić komunizm. Tego nie widać, tego nie wiemy. Poza tym, czy to jest człowiek o pełni jakiegoś światopoglądu, o pełni jakiegoś dążenia do reformy, czy też tylko częściowo widzi pewne zagadnienia i te zagadnienia chce przeprowadzić. W każdym razie to jest wybitna postać i prawdopodobnie dużo on jednak zdziała, o ile nie będzie zamordowany albo usunięty od władzy, bo mogą najprostszą rzeczą mogą go zamordować jego przeciwnicy. A że przeciwnicy potrafią używać mocnych metod, to widzimy po Chinach, to co się stało w Chinach. Jak ci prawdziwi komuniści potrafią się odegrać. Jak brutalnie, ale także i odważnie. Jest zapowiedziane w Rosji, że ma być unieważniony pakt Ribbentrop-Mołotow. Więc nie zauważyłem, czy to w publicystyce polskiej, czy europejskiej, aby mówiono o tym, co... Ponieważ mówi się o tym w kontekście niepodległości państw bałtyckich, tak. Które w ten sposób, można powiedzieć, odzyskałyby formalnie niepodległość, tak. W momencie unieważnienia tego paktu. Ale przecież pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył zasadniczo... Przede wszystkim Polski. Przede wszystkim Polski. I teraz jest pytanie, że powiedzmy sobie, to jest podobny fenomen jak unieważnieniem zaborów przez Lenina. Przez Lenina. I teraz pytanie, jak obóz narodowy powinien się zachować w tej kwestii ziem wschodnich, o której przecież tenże pakt Ribbentrop-Mołotow traktuje. No więc tu jest bardzo trudno odpowiedzieć na to z góry, co trzeba zrobić. Jest rzeczą oczywistą, że naszym głównym wrogiem są Niemcy. I musimy bronić w sposób nieustępliwy zarówno Wrocławia, jak Szczecina. To znaczy bronić granicy na Odrze Zachodniej i na Odrze. A taki na przykład Churchill, przecież w ogóle Anglia nie uznała w gruncie rzeczy tych nowych granic. Punkt widzenia Churchilla to była Nisa Śląska, to znaczy ogromna część Śląska wedle Churchilla bezprawnie strzymana przez Polskę. Z tego czemu trzeba się bronić i tych
sytuacja Polski jest dziś ta, jaka jest dziś. To znaczy tych kilkadziesiąt, tych 40 czy blisko 50 lat, ono jednak stworzyło nową rzeczywistość. Tej nowej rzeczywistości musimy bronić. A czy warunki pozwolą nam na to, ażebyśmy także domagali się Lwowa i Wilna, czy w ogóle granicy traktatu ryskiego, no to jest trudno przewidzieć. To będzie zależeć od sytuacji, zależeć tego także od ludzi. Na przykład, czy można tą rzecz kiedyś, chociażby nawet w poufny sposób, zaproponować Gorbaczowowi, żeby tą sprawę, żeby powrócić do polskiej granicy traktatu ryskiego. Otóż tego nie wiemy i nie możemy wiedzieć. Nasza główna rzecz to jest granica, główny cel to jest granica na Odrze i Nysie. A czy będziemy mogli dążyć do odzyskania czegoś, czy całości naszych ziem wschodnich, to jest nie sposób przewidzieć, jaka będzie sytuacja. Ja bym nie wykluczał tego, że będziemy mogli, ale bym się o to nie upierał. Raczej stracić Lwów i Wilno, niż stracić Wrocław i Szczecin. Już dziś ten organizm, jaki się wytworzył, polski, on w sposób bardzo mocny jest objęty także kwestią granic, do których należy także Wrocław i Szczecin. Otóż mnie się zdaje, że nie może być ogólnej recepty na to, jak się zachować, powiedzmy, za 50 lat, albo może za 5 lat, prawda? To trzeba uzależnić od okoliczności, od sytuacji. No, na przykład może się zdarzyć w Rosji rewolucja. Czy tą rewolucję poprzeć, czy tej rewolucji nie popierać? To zależy od sytuacji. Nam jest potrzebna silna Rosja, bo my się jednak o tą Rosję plecami opieramy. I bylibyśmy w bardzo złej sytuacji, gdyby się Rosja zawaliła. Tak, sami nie utrzymamy. Sami nie utrzymamy. Nie mamy szans przeciwko Niemcom. Przeciwko Niemcom. Zbigniew Brzeziński, będąc w Lublinie miesiąc temu, powiedział, że Polska musi w sposób bardzo czujny patrzeć na Niemcy. Szczególnie, że być może już za 15 lat te Niemcy mogą być zjednoczone. I to, co on zalecał Polakom, to było przede wszystkim opierać się o Rosję, a z drugiej strony dążyć do Unii z Czechosłowacją. A więc jest to powrót... Utworzyć wspólny blok. Tak, utworzyć wspólny blok. Ale jest zagadnienie Ukrainy. To znaczy, z jednej strony oczywiście jest jasne, że jeśli chodzi o politykę podległej Ukrainy, że jest to polityka niemiecka. Ale jest zasadnicze pytanie, czy jednak, jeśli chodzi o Ukraińców, o Ukrainę, czy dostrzegać jakąś pewną inność Ukrainy na tle Rosji i próbować jednak w polityce polskiej uwzględnić tę, jak gdyby, pewną inność Ukrainy, czy zasadniczo traktować, że właściwie czegoś takiego jak Ukraińcy to właściwie nie ma. Ukraińcy prawdziwi są w dawnych granicach Polski, niedawnych granicach Polski. Ukraińcy spod Lwowa, czy z Stanisławowa, czy z Pokusia i tak dalej, to są prawdziwi Ukraińcy, to nie są Rosjanie. Ale na przykład chłopi dookoła Kijowa, to nie żaden naród ukraiński, to jest odmiana Rosjan. To jest odmiana Rosjan. Bo szczególnie mi chodzi o coś, co nazwę umownie inteligencją kijowską. Tak. Chodzi mi tutaj o historyczne konsekwencje, no chociażby to długoletnie oddziaływanie Rzeczypospolitej, czy oddziaływanie Kościoła Unickiego, czy w ogóle jakieś wpływy Zachodu. Czy nie widziałby pan dla Ukraińców, albo właściwie byłoby nazwać ich Małorusinów, jakiejś roli w tym, co się zapowiada, jako przebudowa Rosji, jako pewne wciągnięcie Rosji do Europy. Więc uważam, że ten argument za niepodległą Ukrainą całkowicie odpadnie w tym momencie, gdy Rosja włączy się do Europy, co przecież jest celem na przykład czegoś takiego jak polityka watykańska. Papież mówi o tym, czy wcześniej De Gaulle mówił o Europie. Granicy na Ural. O Europie. Aż po Ural. Rosja jest skazana na opieranie się na Europie, na granicy z Chinami i z Japonią. Jeżeli przyjdzie dzień, kiedy Chińczycy się porozumieją z Japończykami, jakieś wymyślą
jakieś kompromisowe załatwienie spraw panowania w Azji, część do Chin, część do Japonii. W tym momencie Rosja utraci swoje tereny, większą część swoich terenów azjatyckich. I Rosja będzie musiała wtedy opierać się Europę, ażeby ratować, co się da. Ratować jak najwięcej. Z tego, co pan mówi, wyraźnie przebija, że ideologii obozu narodowego pozostaje to hasło Europa. To jest Europa rozumiana inaczej niż to na przykład się mówi na Zachodzie, ale Europa. Błędem byłoby na przykład, co niektórzy z młodych narodowców w kraju postulują, że ponieważ Europa nas zdradziła, więc na przykład dzisiaj my powinniśmy raczej szukać sojuszu z Japonią, szczególnie w sprawach takich jak gospodarka, gdzie Japonia dawała Polsce takie różne propozycje, aby poprzez Polskę wejść na rynek europejski, czy chociażby ta propozycja, żeby Polska zaczęła produkować japońskie samochody. Wiemy, że nawet ten rząd Jaruzelskiego jednak pozostał przy opcji, że raczej należy współpracować w przemyśle samochodowym z Włochami, a więc jest to jakaś ciągle opcja za Europą i pewien jakiś solidaryzm z Europą, mimo że przez tą Europę zostaliśmy zdradzeni i że nie zawsze ta Europa zachowywała się w stosunku do nas tak jak trzeba. Jak pan ocenia tę politykę europejską obozu narodowego w przyszłości? Więc ja uważam, że Europa jest jednak naszą szerszą ojczyzną, że my należymy do Europy cywilizacyjnie, prawda, historycznie i tak dalej. To jest ten świat chrześcijański. Każdy kraj Europa się od czasów reformacji bardzo zmieniła. Cały obóz protestancki, to znaczy Anglia i Prusy i Skandynawia, jest czymś nieeuropejskim, czymś, co bardzo od Europy odeszło. Ale mi się zdaje, że istnieje solidarność pewna, przynajmniej kulturalna i przynajmniej ideowa, z Europą katolicką, to znaczy z Włochami, z Hiszpanią, z Francją także. I że my nie możemy tracić z oczu tej prawdziwej Europy. I to nie ona nas zdradziła, nas zdradził świat anglosaski. Francja zgodziła się z tym. Francja zresztą jest taka pół zdobyta przez świat protestancki, nie tylko przez rewolucję, ale także i przez ostatnie pokolenia Francji Królewskiej. Otóż myśmy nie byli zdradzeni przez Europę, myśmy byli zdradzeni przez anglosasów. Czemu Francja się przypatrywała bez protestu? Ale jednak de Gaulle popierał naszą... A jednak de Gaulle... Ja się nie zachwycam de Gaulle'em, bo to był w dużym stopniu agent angielski, aha. Czego ja nie chwalę u Francuza. Niemniej on jednak umiał rozegrać chociażby politykę rosyjską, bo jednak przy tej wielkiej potem czwórce już, to on się znalazł dzięki Stalinowi. A więc był bardziej sprawny niż Sikorski. Posługiwał się, umiał się posługiwać. Nie miał sanacyjnej takiej nienawiści do Rosji, która panuje w dużej części polskiego narodu, a jest niebezpieczna. My nic nie wygramy na nienawiści do Rosji. Musimy się z Rosją jakoś pogodzić, ułożyć. Mówi się, że Rosja, aby wejść do Europy, zresztą nie wiem, czy nie przytaczam tutaj w ogóle jakichś treści, które pan gdzieś zawarł na piśmie, że Rosja, aby mogła wejść do Europy, będzie zmuszona właściwie przyjąć katolicyzm. Tutaj wniosek jest wyciągnięty na tej podstawie, że bardzo często w historii przyczyną przyjęcia religii katolickiej przyczyny te były właściwie polityczne. I to jest bardzo prawdopodobne również w przypadku Rosji. Szczególnie, że to chrześcijaństwo w formie prawosławnej jest dzisiaj trochę takie mało atrakcyjne i ono jest takie bardzo wschodnie. I można powiedzieć, że ono przegrało, ono zmarnowało swoje szanse historyczne przez to, że to puściło do rewolucji. Ja bym jeszcze dostrzegał ten czynnik, że Rosja wyrobiła sobie poprzez komunizm bardzo duże wpływy w Ameryce Łacińskiej. Tak. I teraz jedyną szansą podtrzymania tych wpływów byłoby właściwie w tym momencie, gdy komunizm już upada, trwanie poprzez katolicyzm. To jest ten... Czy Rosja potrafi do tego poglądu dojść? To jest tak, jak na przykład papież pomógł Jaruzelskiemu w przezwyciężeniu tej izolacji, że
że Jaruzelski przełamał ten bojkot dyplomatyczny poprzez wizytę w Watykanie. Tak samo uważam, że ten już coś więcej jak bojkot, że Rosja, myślę, że w tej chwili Gorbaczow, on częściowo to wejście do Europy zawdzięcza swojej polityce prożydowskiej. Właściwie wchodzi do Europy poprzez Żydów. Ale myślę, że drugim takim elementem to będzie właśnie dla Rosji wejście poprzez Kościół katolicki. I to jest, wówczas to by była szansa, że Europa Wschodnia znowu nadałaby ten pierwotny charakter całej Europie poprzez podkreślenie roli religii. Myślę, że... Tylko tutaj Ukraińcy nie powinni odgrywać żadnej roli. Oni przeszkadzają idei pogodzenia się Rosji z katolicyzmem. Dlatego, że oni chcą to wiązać z siłą ośrodkową w stosunku do Rosji, jaką jest ukrainizm. Myślę, że Szeptycki, metropolita Szeptycki, był właśnie na złej drodze, że on chciał zdobywać Rosję do katolicyzmu poprzez Ukrainę. Trzeba pominąć Ukrainę, trzeba samą Rosję pozyskiwać dla Kościoła katolickiego, a nie pozyskiwać dla ukrainizmu. To jest rzeczywiście poważny problem. Zresztą tak się mówi, że ten kościół ukraiński, kościół unicki, który został przekształcony na ukraiński, że to jest główna przeszkoda na przykład w wizycie papieża w Rosji. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić na inną sprawę, że pan powiedział o tym niebezpieczeństwie, jakie nastąpi, gdy Japonia pogodzi się z Chinami. I myślę, że tutaj jest również taki czynnik, który odegra rolę za tym, aby łączyć Rosję do Europy, to jest, że... Niebezpieczeństwo. To znaczy, ja bym powiedział to tak, że coraz więcej następuje pewne zmniejszenie się roli państw narodowych, a coraz bardziej w świecie jest rywalizacja między jakimiś wielkimi blokami. Szczególnie mamy Amerykę jako taki jeden wielki blok. Kiedy byłyby Chiny z Japonią, to byłby jakiś taki drugi blok. Narody europejskie same byłyby bardzo słabe. I wiem, że dzisiaj w tej polityce światowej to większą rolę niż ewentualnie sprawy militarne odgrywają sprawy gospodarcze. I wówczas zatrzymanie Syberii dla Europy, to byłaby szansa, aby ten właśnie tutaj, aby kontynent europejski powiększony o Syberię utrzymał swoją rolę w świecie. Natomiast ta pogodzona z Chinami Japonia wówczas może się pokusić o bogactwa syberyjskie. I wówczas w naturalny sposób Europa powinna, aby zachować bazę, mieć dostęp do bazy surowcowej, być w sojuszu z Rosją, a Rosja, żeby te gospodarstwa, te bogactwa... bronić Syberii. Tak. I ja uważam, że wielkim, wielkim nieszczęściem jest utrata Afryki dla Europy. Europa panowała nad Afryką i to zostało w naszej, za naszego życia, prawda, na naszych oczach, się to skończyło. Czy w całej pełni się skończyło, to tego jeszcze nie wiemy, ale w każdym razie w dużym stopniu się skończyło. Otóż Europa jest o wiele słabsza przez to, że Afryki nie ma, że Afryka się wyemancypowała, no i tam ogromną rolę odgrywa mahometanizm. Jak pan ocenia sytuację w Kościele katolickim? Chodzi mi tutaj o sytuację po soborze, o te, powiedzmy sobie, tendencje nadużycia ekumeniczne. Tak. Więc ja jestem w poglądzie na Kościół, jestem konserwatystą. Należę do Latin Mass Society, do Towarzystwa Obrony Łaciny w Kościele. I chciałbym, żeby łacina, może nie dawne miejsce, ale w każdym razie cząstkę dawnego miejsca uzyskała. Żeby na przykład wprowadzona została zasada, że w każdym kościele w niedzielę, o ile jest kilka mszy, żeby jedna z nich była po łacinie i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że w kościele dokonały się bardzo niepomyślne rzeczy. To właśnie ta właśnie tak zwana postępowość. Już te tendencje, żeby księża mogli się żenić i tam parę innych takich spraw jest, to są tendencje bardzo niebezpieczne. Trzeba powrócić do tradycyjnych form liturgii, zawsze, no, także i msza, prawda, liturgia, no powiedzmy ołtarz powinien być oparty o ścianę, bo to wtedy to jest, zwracamy się wszyscy
ku temu, co ten ołtarz reprezentuje, to znaczy ku Bogu. A ten ołtarz postawiony już raczej na środku kościoła jest, wyraża pogląd, że to jest tylko zgromadzenie wiernych, że nabożeństwo to jest zgromadzenie wiernych i to wspólnie razem są i razem się modlą. Ci ludzie dookoła kościoła, dookoła ołtarza. A ołtarz, jak jest przy ścianie, no to wszyscy się zwracamy ku ołtarzowi, to znaczy ku Bogu. To jest jeden przykład, prawda, ale także szereg innych może być zagadnień wytkniętych. No powiedzmy, kurczenie się znaczenia spowiedzi. Ludzie się mniej spowiadają niż dawniej. Wiele się w Kościele dokonało rzeczy, które są przemianą ku gorszemu. Chciałbym zapytać, nad czym Pan obecnie pracuje? Ja nad czym pracuję? No więc chcę podakańczać książki zaczęte, więc Piłsudskiego trzeci tom i nad tym pracuję, nad tym teraz bieżąco pracuję. Widzi Pan papier, jest, otóż ja na nim pisałem dalszy ciąg trzeciego tomu i żona zabrała się do... Tutaj mamy, tak? To są pańskie rzeczy, to moje. Nie, to pańskie, tak. To właśnie widzę, jest właśnie ten Piłsudski. Tak. Zgodzę się z Panem, że ta kwestia liturgii to jest sprawa ważna, ale myślę, że papież też ten problem dostrzega. Jest na przykład tendencja, żeby coraz bardziej włączać się łaciny. Na przykład w Norwegii w czasie jego wizyty większość mszy odbywały się w języku łacińskim. Co prawda niektóre modlitwy papież odmawiał po norwesku, zresztą sam się nauczył norweskiego, ale to tak na zasadzie, żeby przyciągnąć Norwegów, ale było bardzo dużo łaciny i większość zasadniczo głównym językiem liturgii była łacina. W takim... Jest tu na przykład Anglia jest wybitnie zwolenniczką tego, żeby były języki narodowe, aczkolwiek istnieje też i silny prąd prołaciński. Ale establishment, ci co mają władzę w ręku w kościele, są przeciwnikami łaciny. W ubiegłym roku niestety nie doszła do skutku pańska wizyta w kraju. Ma pan jakieś plany? To jest jednak na pewno duży problem. Brak nogi, tak? Ale jak pan opanuje? Jak opanuje, to chcę pojechać. Chodzenie. Moja żona powiada, że już nigdy do Polski nie pojadę, ale nie ma racji. Co by pan chciał powiedzieć tym młodym ludziom w kraju? Jednego z nich pan gościł przed chwilą dzisiaj, ale pewnie tak w ogóle tym, którzy no, nie mają tej możliwości zetknięcia się osobiście z panem. Jakie uwagi? Więc ja myślę, że przede wszystkim obecnie trzeba odbudować obóz narodowy. To znaczy trzeba dać wiedzę historyczną przede wszystkim. Kto to był Dmowski, jak Polska została odbudowana, jak Polska została wpakowana w nową, częściową niewolę. To widziałbym jako zadanie obozu narodowego, narodowców na najbliższy czas. Na dalszą metę obóz narodowy musi dążyć do władzy. Obóz narodowy to jest obóz patriotyczny, to jest obóz myślący o Polsce jako głównym celu tu na ziemi. Pan Bóg jest najważniejszym celem, prawda, ale i służba Bogu. Ale jeżeli weźmiemy sytuację na ziemi, to naszym zadaniem i zadaniem innych narodów tak samo jest obóz narodowy albo jego odpowiedniki w innych krajach, nie faszystowskie, ale właśnie narodowe. Tomasz formułuje ten problem. Człowiek na ziemi powinien służyć Bogu, służąc najbliższej rodzinie, a potem narodowi. Kościół też uznaje, że to są te dwa takie cele naturalne, tak. Organizacje. Państwo to już jest forma mechaniczna. Tak, mechaniczna, to jest forma organizacji narodu. A co się Tomasz widział zagadnienie narodu? Ja nie wiedziałem o tym. To znaczy, może on nie nazywa to narodem, ale może nazywa jakoś ludem. Naród polski bardzo wcześnie się pojawił jako wyraźny naród, to powiedzmy w okresie, jak Okietek walczył z mniejszością niemiecką, wtedy bardzo silną w Polsce. Cała kolonizacja niemiecka i mieszczaństwo niemieckie w Krakowie i w wielu innych miejscach. Otóż były takie zjawiska, że jak był bunt
mieszczan krakowskich, niemieckich. To łokietkowe wojsko, jak zatrzymywało ludzi, kazało im wymawiać niektóre polskie słowa. Jeżeli wymawiał ze złym akcentem, to widać było, że to jest Niemiec, a nie Polak. I jego gdzieś tam, prawda, aresztowali, traktowali go jako wroga. Otóż to przecież to już jest cecha narodu, powoływać się na język i na poprawność języka. I ostatecznie w średniowieczu, w okresie polskich podziałach, właśnie wyraźnie było zaznaczone pojęcie narodu. To tylko w krajach zachodniej Europy się. Muszę się odwołać do pana jako do tego, kto rozsądzi pewien spór. Tak. Więc z kolegą Krysiakiem toczymy spór już pół roku, czy rodzina czworodzietna to jest rodzina wielodzietna. Ja uważam, że w języku polskim rodzina wielodzietna możemy używać dopiero od pięciorga dzieci. Tak, ja jestem za tym także. Co? Ja uważam, że rodzina czworodzietna to może to już nie jest rodzina małodzietna, to jest średniodzietna, ale to nie jest jeszcze rodzina wielodzietna. Wielodzietna, tak. Tak, ja się też z tym gadam, bo trzeba mieć więcej. Jeżeli niektóre moje dzieci mają po czworo dzieci albo po pięcioro, to jeszcze nie są rodziny wielodzietne. A od sześciorga dzieci to już się zaczyna wielodzietna. Jedna rzecz to jest, czy ktoś może się zdobyć na taką rodzinę, czy nie. Ale przynajmniej nie wolno fałszować języka, tak jak katolik nie zawsze może uniknąć grzechu. Czasami się zdarza, że pewne rzeczy popełni grzech, ale nigdy nie wolno mu twierdzić, że grzech nie jest grzech. Ja bym na przykład najchętniej w Polsce odwiedził wszystkie większe środowiska, większe miasta i tak dalej i wszędzie miał po jednej pogadance. Na jakieś zagadnienia, głównie zresztą historyczne. Piotr Rydel, on już był, pojechał raz do Polski. Tak. Pierwszy raz się wybierał właśnie, jak pan miał jechać na listopad, żeby tam witać po części pana również w Polsce. Że potem to się okazało się, tak, że niemożliwe, jest to, bo... tak. Ale... to wcale nie jest drobna rzecz, że mi ucięli nogę. Najważniejszą rzeczą jest to, że pan jest, myślę, że ciągle w dobrej kondycji fizycznej, że powiedzmy sobie, może pan to... Kondycja psychiczna to jest ważne. Tak, no, tak, tak, to jest jedna rzecz, a dwa, powiedzmy sobie, psychiczna w ogóle to nie tylko, że jest dobra, ale jest wyśmienita po prostu u pana, także myślę, że trzeba byłoby przekazać to, co można przekazać w bezpośrednim kontakcie z ludźmi w kraju, to przynajmniej byłoby bardzo cenne i na pewno do tej wspólnej sprawy, jaką jest Polska, by się przyczyniła. Dziękuję panu. Moim marzeniem jest, żeby móc mieć odczyty w takich miastach jak Gniezno czy Kielce, czyli nie tych najważniejszych, najważniejszych też, ale żeby zejść także do mniejszych środowisk. To tak bym chciał, ale żona się wyśmiewa ze mnie, że to marzę o rzeczach niemożliwych. Dlaczego to ma być niemożliwe?